Mamy z bezpieczeństwem w systemie Linux. Oddaję tutaj scenę prelegentowi. Witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Rafał Krypa i postaram się Wam dzisiaj zareklamować Smaka. Smaka jako alternatywę dla SE Linuxa. To troszeczkę przewrotny tytuł mojej prezentacji, ponieważ nie jest to pełna alternatywa, którą można zrobić dokładnie to samo, co w SE Linuxie. Natomiast ma swoje niewątpliwie zalety. Na podstawie doświadczeń moich z wdrażaniem Smaka w Tizenie. Będę mówił ciszej. A teraz? Lepiej. Dziękuję. Tak więc, co to jest SMAK? SMAK jest tak naprawdę akronimem od Simplified Mandatory Access Controlling Kernel. Jest drugim modułem bezpieczeństwa, modułem LSM, który się pojawił w kernelu jako wprost alternatywa dla SE Linuxa, stworzony dlatego, że autorowi SMAKa SE Linux się po prostu nie podobał. SMAK pojawił się w jądrze Linuxa już w 2008 roku, natomiast wygląda na to, że Tizen jest pierwszą platformą, na której SMAK jest wdrażany komercyjnie, jeśli nie liczyć systemu MAEMO, w którym pierwsze prace nad SMAKiem się pojawiły. Jest to coś, co dostaliśmy od Intela do systemu Tizen. Obecnie wszyscy maintainerzy, oryginalny autor SMAKa pracuje w firmie Intel, dlatego jest to projekt zarządzany głównie tam. Natomiast my ze swojej strony robimy również całkiem sporo. Ten dziwny tux, którego widać tutaj na ekranie, to jest oficjalne logo SMAKa, które sobie autor wybrał. Nie wiem dlaczego taki kanciasty. Kwestia smaku. Dobrze. Czym jest SMAK? SMAK to jest przede wszystkim narzędzie do Mandatory Access Control, jak się to ładnie nazywa. Systemu zarządzania dostępem, w którym polityka jest zarządzana centralnie przez administratora systemu, a na systemie Tizen tak naprawdę większość polityki ogólnej systemowej jest przez autorów platformy na sztywno ustalona. Koncepcje wspólne dla wszystkich systemów Mandatory Access Control to jest tak zwany subject, podmiot, który wykonuje jakąś akcję w zależności od implementacji. Może to być proces, wątek, użytkownik, jakiś aktor, który wykonuje akcję. Jest tam również obiekt, na którym akcja jest wykonywana i rodzaj dostępu, który na tym obiekcie ma być zezwolony bądź nie. W takim systemie łatwo jest odseparować od siebie grupy aplikacji, natomiast trudno jest dobrze pozwolić im ze sobą współpracować, co pokażę później. SMAK został zaimplementowany jako moduł bezpieczeństwa kernela LSM, Linux Security Module. Ta warstwa abstrakcji była napisana właściwie pod SE Linuxa na początku. W momencie, w którym SMAK wchodził do kernela, nie wszyscy byli jeszcze pewni, czy na pewno im się ten LSM podoba. Ma on swoje wady, swoje zalety. Jednym z argumentów przeciwko włączeniu SMAKa było nawet to, że jeżeli SMAKa weźmiemy, to LSM zostanie już z nami na stałe, a jest brzydki. Zdania tego nie podzielił Linus Torvalds i stwierdził, że na przekór deweloperom bezpieczeństwa tego LSM-a właśnie zostawi. Jest to warstwa abstrakcji, która pozwoliła Linuxowi nie wybierać jednego konkretnego modułu bezpieczeństwa, tylko umożliwić współdziałanie wielu. Drugim właśnie modułem LSM był SMAK, ale później pojawiło się ich trochę więcej. Od dłuższego czasu dyskutowana jest możliwość stakowania, składania ze sobą kilku modułów LSM. Autor SMAKa
zdaje się, że w dalszym ciągu pracuje nad implementacją tego w kernelu. Być może już niedługo będzie można część polityki napisać w Linuxie, część w Macu, a część w AppMore. Pozwoliłem sobie zamieścić oryginalny cytat z osoby, którą bardzo wdzięcznie się cytuję, pokazujący, dlaczego LSM był potrzebny w kernelu. I Linus Torvalds przyznaje oficjalnie, że nie jest ekspertem od bezpieczeństwa i nie potrafi zdecydować, który system jest najlepszy. Natomiast dyskusje na temat bezpieczeństwa są tak zażarte, nie prowadzące do żadnych konkluzji, że prędzej świnie będą się gniazdować na drzewach, niż eksperci od bezpieczeństwa się zgodzą. A tu kilka oryginalnych cytatów z autora Smaka. Chciałem pokazać jego słowami, dlaczego jest potrzeba, żeby taki prostszy system, prostszy od SELinuxa powstał. Autor Smaka uważał i nadal uważa, że SELinux konfigurować, używać SELinuxa mogą tylko specjaliści od bezpieczeństwa, że nie jest to system dla każdego, że żeby go zrozumieć i stworzyć dobrą politykę, trzeba się na tym naprawdę dobrze poznać. Był podniesiony argument, że po co tworzyć nowy moduł, skoro już mamy SELinuxa i wszystko to, co dostarcza Smak, można stworzyć, zaimplementować polityką SELinuxa. Argumentem autora Smaka było to, że łatwiej stworzyć nowy moduł, niż napisać politykę SELinuxa, która by to zrobiła. Co muszę dowodzić tego, jak SELinux jest przez niego postrzegany. Dobrze, ale co to w ogóle jest ten Smak i jak działa i w jaki sposób wpisuje się w koncepcję Mandatory Access Control? Podmiotem, subjectem Smaku jest proces, nie pojedynczy wątek. Wszystkie wątki wchodzące w skład procesu są traktowane wspólnie jako ten sam podmiot. Obiektem są pliki, katalogi, a także inne procesy, kiedy proces rozmawia z innym procesem, na przykład wysyła mu sygnał. Każdy z podmiotów i obiektów identyfikowany jest zwykłym napisem, który kiedyś był limitowany do 23 znaków, ale okazało się, że to za mało. Teraz można tam trochę więcej wpisać. Poziomów dostępu, zwłaszcza w porównaniu z Linuxem, jest niezmiernie mało. Trzy podstawowe linuxowe: zapis, odczyt, wykonanie. Jest też dopisywanie append oraz specjalny poziom transmit, o którym powiem trochę później, a być może pojawi się jeszcze jeden. Jest reguła, tylko jedna reguła pomiędzy jednym podmiotem i jednym obiektem, która mówi, co wolno. Jeżeli chcemy dodać nową regułę dla tej samej pary, to zastąpi ona regułę poprzednią. Teraz tak. Wbudowana polityka, która bez dodatkowej konfiguracji pozwala systemowi uruchomić się, działać. Tu się da coś pokazywać z wskaźniczkiem? Da się. Chyba nie uda mi się pokazać, ale opowiem. Da się na pewno. Czerwony taki przycisk. O, wspaniale. To są trzy wbudowane domyślne etykiety, które Smak implementuje wewnętrznie bez dodatkowej konfiguracji. One są w nomenklaturze Smaka nazywane w ten sposób, ale tak naprawdę składają się z jednego znaku łaski. Tutaj mamy znak daszek, tutaj mamy znak podłoga i tu mamy znak gwiazdka. I to jest w małym uproszczeniu domyślna polityka Smaka, którą nam system bez żadnej dodatkowej konfiguracji sam zapewnia. Podłogę mogą wszyscy czytać i wykonywać. Z gwiazdką mogą robić wszyscy, co im się żywnie podoba. Na przykład taka gwiazdka w katalogu TMP jest wskazana, żeby wszyscy mogli tam tworzyć swoje pliki. Daszek to jest specjalna etykieta systemowa, która może z wszystkich czytać i wykonywać. Natomiast tu są przykładowe, jak widać, etykiety, które stworzył sobie użytkownik. One są od siebie kompletnie odseparowane, bez tworzenia żadnej dodatkowej reguły. Salceson nie może nic zrobić kaszance, a kaszanka nie może żadnej akcji wykonać na salcesonie. Jednakże do domyślnych systemowych etykiet mają one wbudowane dostępy, tak jak
każda etykieta, którą sobie tutaj stworzymy, wszyscy mogą czytać i wykonywać podłogę. Jest to etykieta przeznaczona do takich programów, na przykład jak BinSH, do standardowych narzędzi, które są wszystkim potrzebne i wszyscy mogą pisać i czytać z gwiazdki. Tak wygląda domyślna polityka systemu. I do tej domyślnej polityki możemy dodawać swoje reguły. Reguły wpisuje się do kernela, do jego interfejsu, ale będą one tam pamiętane tylko do następnego restartu. Reguły można również pisać w plikach konfiguracyjnych, w tym oto katalogu i odpowiednie programy, skrypty startowe sobie tam przy starcie zaciągną. Tak wyglądają przykładowe reguły z pokazaniem, że wielkość liter nie ma znaczenia i możemy sobie niektóre z nich powtórzyć. Ta reguła na końcu mówi, że nic nie wolno, czyli właściwie nic nowego nie wnosi. Dobrze? Ale skoro jest tylko kilka poziomów dostępu, to w jaki sposób SMAK mapuje różne znane nam chociażby ze Linuxa dostępy na te kilka poziomów? Tu jest parę przykładów, niektóre mniej, niektóre bardziej zaskakujące. Na przykład wysłanie sygnału do procesu traktowane jest przez SMAKa jako zapis, gdyż zdaniem autora jest to przesłanie informacji z jednego procesu do drugiego. Jest tam niewielka ilość tej informacji, ale zawsze jest. Wysyłanie pakietów, dajmy na to UDP, to również jest zapis. Na przykład kilka bardziej abstrakcyjnych. Zakładanie loka na pliku też jest istotna rzecz, później o tym wspomnę jako potencjalnym problemie. Również traktowane jest jako zapis na tym pliku, ponieważ piszemy do tego pliku jakiś bit jeden. Jest zalokowany, nie jest zalokowany. Tak naprawdę dobrej dokumentacji tego, jak SMAK traktuje różne dostępy, nie ma. Jest ona w komentarzach do kodu źródłowego SMAKa. Może się to kiedyś zmieni. Dobrze, skąd wiadomo, co ma jaką etykietę i skąd ona się biorą? Etykiety dla procesów to domyślnie ta podstawowa etykieta podłoga. Proces init zaczyna z taką właśnie etykietą. Każdy proces potomny dostaje etykietę po swoim rodzicu. Tak, proces uprzywilejowany może zmienić swoją, ale tylko i wyłącznie swoją etykietę, co sprawia, że można w ten sposób proces uruchamiający inne zaimplementować, tak zwany launcher. Etykiety w plikach i katalogach dokładnie tak samo jak w Linuxie zapisane są w rozszerzonych atrybutach. Ten atrybut rozszerzony nazywa się SMAK 64, prawdę mówiąc, nie wiem skąd ta liczba 64. Każdy nowy plik otrzymuje etykietę procesu, który go utworzył, tak jak w Linuxie. Dodatkowo etykiety mogą być przesyłane w nagłówkach pakietów IP. Jest to dosyć ciekawe użycie standardu CIPSO, chyba się tak wymawia. Ale zgodnie z tym, co twierdzi autor SMAKa, jest to również dokładnie tak samo, jak w Linuxie zrobione. I co ważne, SMAK pamięta listę wszystkich etykiet, którymi się spotkał od uruchomienia systemu, co może być istotne ze względu na wydajność, ale o wydajności jeszcze powiem. Dobrze, SLinux dostarcza nam coś takiego jak przejścia pomiędzy etykietami i jest to w SLinuxie bardzo złożone. Natomiast w SMAKu mamy tylko bardzo podstawowe przejścia, których właściwie pierwotnie SMAK w ogóle nie dostarczał. Dopiero w wersji 2.6.38 kernela, po kilku wersjach od wprowadzenia SMAKa się to pojawiło. Gdy program wykona odpowiedni plik wykonywalny, który jest opatrzony kolejnym atrybutem rozszerzonym, SMAK64.exec, to jego etykieta zmieni się na to, co było tam zapisane. A to jest dosyć szczególny dla SMAKa rodzaj przejścia etykiet, który umożliwia współdzielenie kilku aplikacjom plików w jednym katalogu, tak żeby nie musiały mieć do siebie nawzajem reguł. To wystarczy, że będą miały regułę do katalogu, w którym tworzone są pliki. To taka lekka pułapka jest, do tego atrybutu należy wpisać ten i tylko i wyłącznie ten napis true. Jeżeli się go napisze małymi literami, pisze się tam jedynkę albo dodanie line'a na końcu, SMAK uzna, że to jest fałsz.
Dobrze. I kolejna istotna różnica względem SE Linuxa. Domyślnie root nie jest ograniczany w żaden sposób. Jest to związane z capabilities POSIXowymi, które pozwalają po pierwsze nie być ograniczanym przez politykę, a po drugie ją zarządzać. I dopóki procesowi root'a nie odbierzemy tych dwóch uprawnień, to będzie on zupełnie nieograniczany przez smaka. Chociaż, jak tutaj napisałem, ta funkcjonalność nie była dobrze na początku przetestowana i właściwie, nawet jeśli zabraliśmy, nie, ta funkcjonalność akurat jest bardzo dobrze przetestowana, natomiast funkcjonalność dodatkowa, przepraszam, trochę się zagalopowałem, funkcjonalność dodatkowa, która umożliwia ograniczenie roota mniej więcej tak, jak to robi SE Linux, to znaczy, że wszystkie procesy roota będą ograniczane z pewnym wyjątkiem i wtedy tym wyjątkiem jest etykieta. Etykieta, która mówi, ja naprawdę jestem rootem i naprawdę mnie nie ograniczaj. Taki napis musimy wtedy umieścić w tym pliku. I od wersji kernela 2.6.28 ta funkcjonalność jest, a od wersji kernela 3.8 nawet działa tak, jak powinna. Tak, jedną z rzeczy, którą tu pokazuję, jest to, że smak do niedawna jeszcze był słabo przetestowany, nie w pełni funkcjonalny, tak jak tego byśmy chcieli, natomiast wdrażając go w Tizenie, udało się go nam doprowadzić do takiego stanu, który moim zdaniem jest wystarczająco użyteczny i wart uwagi w produkcyjnych systemach. Możemy się o tym, czego smak zabroni, dowiedzieć z podsystemu audit. Smak domyślnie loguje wszystkie dostępy, na które nie pozwolił. Można mu też kazać logować dostępy, na które pozwolił. I na przykład na tej podstawie dowiedzieć się, jakich reguł nam jeszcze brakuje, albo jakie niedozwolone akcje wykonuje nasze oprogramowanie i powinniśmy pójść do programisty i powiedzieć, żeby przestał. Dobrze. Co jeżeli chcielibyśmy się pobawić smakiem? Wydaje mi się, że żadna z desktopowych i serwerowych dystrybucji Linuxa domyślnie nie włącza smaka w kernelu. Wystarczy te cztery opcje konfiguracyjne w kernelu dodać, skompilować go sobie, restartować system i wszystko będzie działało tak jak wcześniej. Jest to dobry punkt wyjściowy, to nam właśnie oferuje domyślna polityka smaka, że system działa bez tworzenia nowej dodatkowej polityki. Autor smaka zawsze podaje jako główny argument przeciwko SE Linuxowi, że podstawowa polityka potrzebna do tego, żeby w ogóle uruchomić system, jest ogromna. No, tutaj tylko alternatywa. Podstawowa polityka jest wbudowana w rozwiązanie i nie trzeba tworzyć nic. Żebyśmy smaka mogli konfigurować, trzeba zamontować jego specjalny system konfiguracyjny SmakFS albo zdać się na narzędzia przestrzeni użytkownika, które to zrobią za nas. Programy, skrypty startowe. Cała konfiguracja siedzi w katalogu etc. smak. Niestety musimy również, żeby się tym pobawić, sami ściągnąć i skompilować te narzędzia. Jest w środku paczkowanie do Debiana, ale chyba w Debianie te narzędzia się jeszcze nie pojawiły, chociaż wiem, że były jakieś prace na ten temat. System ten już obsługuje smaka od wersji 198. Zawiera również takie skrypty startowe, montowanie przy starcie, ładowanie reguł. Także jeśli mamy w systemie systemd, to tam już konfiguracja jest. W skrócie, fragment najistotniejszych interfejsów jądra. Jak widać, cały interfejs do jądra jest tekstowy. To jest kolejna rzecz, której autor nie lubi w SE Linuxie, interfejs binarny. To, że politykę trzeba skompilować, załadować do systemu, jest to długie. W smaku możemy reguły dodawać w locie po jednej linijce tekstu, zmieniać poszczególne uprawnienia, do krona dodać, że w pewnych godzinach coś wolno, w pewnych godzinach czegoś nie wolno. Jest ten interfejs bardzo dobrze udokumentowany w źródłach kernela. Tutaj chciałem go tylko w skrócie pokazać. Jakie są nierozwiązane problemy i pułapki, z którymi można się zetknąć i z którymi się zetknęliśmy w Tizenie? Po pierwsze, problem ciekawy,
w bazy tylko do odczytu dla systemu baz danych SQLite. Okazuje się, że w smaku nie da się dać dostępu do bazy tylko do odczytu, ponieważ żeby zapewnić spójność danych, konieczne jest zakładanie blokady na pliku bazy, a zakładanie blokady jest przez smaku traktowane jako zapis. Więc jeśli aplikacja ma móc odczytywać dane z bazy danych, musi mieć prawa do zapisu. Jest to problem, który zabił ćwieka autorowi smaka i sprawił, że najprawdopodobniej pojawi się wkrótce dodatkowy poziom dostępu tylko i wyłącznie do zakładania blokad na pliku. I jest to zdaniem autora smaka ostatni taki raz. Problem kolejny, którym staramy się używać takich przydatnych narzędzi jak S-Trace, czyli GDP, a trace'owany program jest opatrzony etykietą smak 64exec. Okazuje się, że system nam na to nie pozwoli, nie pochwali się tym w żadnym logu i nie zwróci uwagi nawet na to, że jesteśmy rootem. Okazuje się, że tak ma być, że jest to traktowane jak śledzenie programu, który ma ustawiony atrybut suite. Aktualnie pracujemy nad tym, żeby chociaż logi poprawić, żeby smak się pochwalił tym, że zabronił. Natomiast trwają dyskusje nad poprawieniem tego jakoś bardziej systemowo, żeby deweloperom było wygodniej. Mieliśmy małe problemy z wydajnością. Nawet do ostatniej wersji kernela, wersji 3.12, weszły istotne poprawki, które sprawiają, że polityka wielkości kilkudziesięciu tysięcy reguł jest ładowana i sprawdzana przez system wystarczająco szybko. W chwili obecnej, mimo tego, że smak jest prosty, implementuje się wewnętrznie prostymi strukturami danych i posiada tylko i wyłącznie tekstowy interfejs, jego problemy z wydajnością zostały zażegnane. Natomiast jeśli pojawią się w przyszłości, to jest jak najbardziej w ogóle po stronie maintainera do przyjmowania paczek, które to poprawiają. Dobrze, jak tak naprawdę stworzyć dobrą politykę? To jest niestety trudny, skomplikowany problem. Ten diagram przedstawia teoretyczny zbiór akcji, które chciałyby wykonać aplikacje oraz teoretyczną politykę, która miałaby im na te akcje pozwalać. Środek tego diagramu obrazuje zachowanie aplikacji, na które, tak jak chcieliśmy, pozwalamy naszą polityką. Natomiast jeżeli polityka pewnych reguł nie zawiera, to pojawia się taka część, która sprawi, że jeżeli aplikacja spróbuje coś wykonać, to jej się to nie uda. I wtedy mogą się brzydkie rzeczy wydarzyć. Na przykład aplikacja się zakończy nagle, ponieważ autor nie przewidział, że ta operacja może się nie udać. Jest to bardzo niepożądana część i chcielibyśmy, żeby jej nie było, albo żeby była jak najmniejsza. Polityka może też zawierać zbyt dużo reguł i opisywać zbyt dużo dostępów. Nie jest to aż takie straszne, jak w przypadku tej czerwonej części, ale tego też chcielibyśmy, żeby było jak najmniej, bo żeby możliwie ciasnym kursetem aplikację opisać. Dobrego rozwiązania, jak idealnie stworzyć politykę, chyba nie ma. Można próbować analizować system statycznie, sprawdzać per aplikacja, konfigurować jej politykę bezpieczeństwa na podstawie tego, jaki kod jest w aplikacji. Analiza dynamiczna, uruchamiamy wszystko jak leci. Jak się nie udało, to dodajemy regułę na to, co się nie udało. Mniej więcej tak to zdaje się w tej chwili wygląda w systemie Android z SE Androidem zaimplementowanym. Sprawia takie podejście, że polityka nam rośnie, dąży niebezpiecznie do kliki, w której każdy z każdym ma pełną regułę i wszystko może. Pojawiają się problemy z wydajnością. Jak to wyglądało w Tizenie 2.0? Doszliśmy z podstawowym systemem do kilkuset etykiet, 20-25 tysięcy reguł. Polityka jest trudna do analizowania. Na pewno jest tam mnóstwo rzeczy, które się nie powinny znaleźć.
Dodatkowym problemem jest sposób podejście do tworzenia polityki, w którym skupiamy się przede wszystkim na funkcjonalności. Aplikacje mają działać, deweloperzy nie chcą być... Nie chcą, żeby im security głowy zawracało, że czegoś nie wolno, więc sobie najpierw tworzą wspaniałą aplikację, a potem nałóżniają to security i niech będzie bezpieczne. A security przychodzi i sprawia, że aplikacja nie działa. Poprawcie security, żeby mój kod działał. Nowy pomysł. Zdanie 3.0 się pojawił na stworzenie polityki właściwie dużo uproszczonej, która nie opisuje systemu tak dokładnie, jak próbowaliśmy i prawdę mówiąc rozwiązuje dużo mniej zagadnień bezpieczeństwa niż dotychczas. Tak naprawdę tylko trzy poziomy bezpieczeństwa. Podłoga, system i aplikacje. Tutaj mam obrazek ładny, jak ta polityka ma wyglądać. System to są programy systemowe, które zapisują jakieś dane, żeby aplikacje mogły z nich czytać. Tu włączamy wszystkie aplikacje, które między sobą nie są w żaden sposób odseparowane. Aplikacja może czytać od systemu, to system jej wystawił, sama wystawiać do systemu jakieś informacje, a także pisać do systemu, a jej systemie zrób mi coś. I tak jak wcześniej mieliśmy poziom podłoga, wszyscy mogą z niego czytać. Jest to w założeniu podstawowa polityka SMAC dla systemu Tizen 3.0. W produktach ma być dodatkowo rozszerzana. Teoretycznie ten poziom można podzielić na kilka mniejszych poziomów i dobrze je odseparować. Mamy wątpliwości, na ile taka polityka jest właściwie użyteczna i w jaki sposób SMAC się nam przydaje w tak okrojonej wersji. Jeszcze krótko pokażę, jak SMAC się zmieniał. W wersji 2.6.25 pojawiła się pierwsza wersja SMAC-a w kernelu, ale prawdę mówiąc był on mało użyteczny i mało funkcjonalny. Dopiero w kernelu 3.5 etykiety zostały wydłużone do obecnej długości. Nowe interfejsy się pojawiły. Mnóstwo bugów w każdej z tych wersji zostało poprawionych. Myślę, że spora część z nich była związana z naszymi pracami w Tizenie. Wręcz przeciwnie. Tak, tutaj jest kilka odnośników, które będzie można znaleźć w mojej prezentacji, poszerzyć temat. Trochę niestety przeciągnąłem czas, ale mam nadzieję, że na parę pytań uda mi się jeszcze odpowiedzieć. Już biegniemy. Kilkanaście tysięcy tych reguł. Jak to wygląda? Czemu masz taki poziom szczegółowości? Bo to jest taka pierwsza rzecz, no, czemu nie można było tego się uogólnić? No właśnie ten ostatni rysunek pokazuje próbę uogólnienia tego nawet bardzo, natomiast jest trudna decyzja techniczna do podjęcia, na jakim poziomie chcemy mieć, na jakim poziomie szczegółowości chcemy mieć politykę. Czy każda aplikacja ma chodzić jako osobna etykieta? Wtedy wszystkie komunikacje pomiędzy aplikacjami muszą być opisane osobnymi regułami. Czy każdy rodzaj, każde na przykład urządzenie zewnętrzne ma być opisane osobną etykietą? Czy na przykład wszystkie urządzenia związane z kamerą, z wideo na jednym poziomie? Jest to związane z założeniem, że taka, a nie inna ma być ziarnistość kontroli dostępu. A kiedy ustalimy, w jaki sposób mają być przydzielone etykiety, no to etykiety, reguły pojawiają się same ze względu na to, że trzeba jakoś opisać działanie już istniejącego systemu, który tej etykiety dostał. No naprawdę no, kilkanaście tysięcy reguł to jest no, do ogarnięcia. No. Teraz próbuję sobie wyobrazić, że ktokolwiek inny miałby przejąć ten projekt albo próbować go rozwinąć. To jest masakrycznie dużo czasu, żeby w ogóle to przeczytać i pewnie przeanalizować. Wewnętrzna analiza takiej polityki jest praktycznie niemożliwa. Czyli robi się to automatycznie. Trudno mówić o gotowej polityce dla gotowego systemu w przypadku Tizena. Jest to jakiś stan, do którego w trakcie prac doszliśmy, w którym stwierdziliśmy, że są z tym duże problemy. Pojawiły się problemy z wydajnością SMAC-a, które rozwiązaliśmy poprawiając samego SMAC-a, dzięki czemu SMAC stał się lepszy. Natomiast polityka dla Tizena nadal jest pod znakiem zapytania, w jaki sposób stworzyć dobrą politykę mandatury access control dla takiej platformy jak Tizen. Dziękuję.
Ja mam pytanie, czy na przykład jak wdrożyć sobie taką politykę, która na przykład zabezpiecza, no przynajmniej częściowo, bo na przykład nie chcę tworzyć polityki właśnie takiej super szczegółowej, opisującej cały system, ale na przykład chcę, nie wiem, odizolować od siebie na przykład jakieś tam, jakieś konta poszczególnych użytkowników, nie? Czyli mam procesy systemowe, normalne, które na przykład, nie wiem, root tam może tym procesom użytkownika zrobić wszystko i tak dalej, a te procesy userów nawzajem, na przykład nie widzą swoich plików, nie mogą się zabić i tak dalej, nawet jeżeli wszystkie uprawnienia w systemie plików są skopane totalnie. Czy na przykład, czy coś takiego jest w miarę proste do zrobienia w smaku, czy trzeba poczerpać? W miarę proste do zrobienia jest to jeden z przypadków użycia, które od początku promował autor. Nawet na jego stronie można pobrać demon SSH z obsługą smaka, który sprawia, że każdy użytkownik dostaje osobną etykietę. Wtedy trzeba mu jeszcze dodać reguły do zasobów systemowych, do których ten użytkownik miałby mieć dostęp. No i to w ogóle będzie takich reguł potrzebował, bo być może domyślna polityka już to załatwi tam, gdzie jest reguła, etykieta, podłoga, tam domyślna polityka już zezwoli na odczyt. A jeżeli użytkownik nie musi pisać, to będzie wszystko w porządku. Trudno będzie opisać współpracę pomiędzy użytkownikami. To, że jakiś użytkownik ma na przykład skopiować plik drugiemu, że mają się danymi wymieniać. Łatwo jest w smaku zrobić izolację, po prostu przypisując osobne etykiety. Wtedy smak już nie pozwala na żadne dostępy, dopóki nie stworzymy reguły. Trudno jest zrobić takie reguły, które opiszą w pełni wymianę danych, współpracę, którą chcemy mieć pomiędzy tymi domenami. Okej, dzięki. A powiedz mi jeszcze, czy na przykład, czy proces jakiś, czy może mieć taki poziom, powiedzmy poziom dostępu, takie uprawnienia, żeby sam sobie podczas działania zmieniał etykietę taką smakową tam. Tak, wymaga to uprawnienia Mac Admin, więc domyślnie procesy roota mogą sobie zmieniać etykietę. Wszystkie procesy, które takie uprawnienie uzyskają, mogą sobie i tylko sobie zmieniać etykietę. A to jest Mac Admin, czyli to, co pozwala też całą tą politykę w ogóle wyłączyć i zabrać, tak? To jest już najwyższe możliwe uprawnienie. Tak. Jeżeli jesteśmy w stanie zmienić swoją etykietę, to jest to tożsame z możliwością zmieniania polityki. I właściwie w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy w stanie zmieniać politykę, to możemy ją zmienić tak, żeby nam pozwalała na to, co chcemy zrobić. Okej, bo tutaj chodzi mi po głowie też zastosowanie tego, ale to pewnie już w kolorach pogadamy. Dzięki. Rączki do góry, rączki do góry. Kto chce zadać pytanie? Nie ma odważnych? No to skoro nie ma pytań, to chciałbym podziękować prelegentowi. Proszę o oklaski.